pamiętam kiedyś z Jurkiem Koźmińskim, moim bardzo bliskim współpracownikiem, poszliśmy sobie gdzieś chyba Marszałkowską i był nowo powstały sklep mięsny. Właściciel nas zobaczy i wciągnął nas. I taki był rozradowany, że tutaj jakoś tam wiązał swoją inicjatywę z tym, tą poznał zmianą pana ogólną. Jurek świadkiem, że pocałował mnie w czoło. Tak. A po latach, podróżując po Polsce, odkryłem, że oddolnie w niektórych miejscach powstały prace Balcerowicza. To są bazary. To mi zresztą bardzo odpowiada. Otóż skądinąd logicznie kojarzono, że skoro tu powstaje handel, to jakoś związane było z tymi przemianami. Byłem na placu Balcerowicza w Opolu. Ale on się nazywał... Na placu, to nie jest oficjalna nazwa. On się nazywał, mówiono plac Balcerowicza. Ludzie po prostu mówią, że to jest plac Balcerowicza. Bo ja pamiętam, uważam, że mówiono że na bazary wielkie... Balcerki. Balcerki, jeszcze, proszę bardzo. To uważam, że to jest wejść do języka potocznego, wielki zaszczyt. I że na dodatek z dobrą konotacją. O, niektórzy wchodzą jako autorzy dziur budżetowych albo podatków. Dziura Bałca? Podatek Belki. A ja jestem bardzo zadowolony, że wszedłem do języka potocznego, jako no, ale mówię, ten, z którym się wiążą bazary, handel.